Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od pory dnia, kiedy oglądają Państwo to. Przedstawię się, Michał Szurek, jestem matematykiem. No, całe swoje życie zawodowe spędziłem na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie z racji siwych włosów, no, jestem na emeryturze. Uczę studentów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. No i jeszcze udzielam się tu i tam. W jednym z poprzednich wykładów opowiadałem o przestrzeniach wielowymiarowych i pokazywałem związek matematyki no, z różnymi innymi obszarami intelektualnej działalności ludzkiej, filozofią powiedzmy. Było trochę też sztuki. Obecnie tej sztuki będzie bardzo dużo, jak zresztą tytuł sugeruje. Ale będzie też i trochę fizyki, chemii. Zobaczymy. Pod koniec, chciałem powiedzieć, zeszłego wieku. Dla mnie wiek poprzedni to jest jednak XIX, no ale pod koniec XIX wieku pod wpływem właśnie odkryć matematycznych zastanawiano się nad istotą przestrzeni. Co to jest przestrzeń? Idea przestrzeni wielowymiarowych przeniknęła do sztuki. Było to bardzo modne. Zaraz zobaczymy. Oto fragment wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera. My, artyści, my, którym często na chleb braknie suchy, my do jesiennych tak podobni liści i tak wykrzyknię, gdy wszystko nic warte. Eviva l'arte, eviva l'arte, czyli niech żyje sztuka. Oto kostka czterowymiarowa, o której opowiadałem w poprzednim wykładzie. A tutaj jej siatka. Siatka bryły czterowymiarowej jest bryłą trójwymiarową. Zaraz będzie obraz Salwadora Dali, a tu proszę zobaczyć obraz Pablo Picassa, portret Marii Teresy. Mówi się, że ten kierunek, czyli kubizm, powstał pod wpływem fascynacji malarzy, intelektualistów przestrzeniami wielowymiarowymi. Proszę zobaczyć, tutaj jest ta kobieta namalowana równocześnie z profilu i en face. Inny obraz innego artysty, akt idący po schodach, próbuje uchwycić czasoprzestrzeń. Więc to się zrodziło z matematyki, a to jest obraz Salwadora Dali. Chrystus jest ukrzyżowany na szkielecie kostki czterowymiarowej, na siatce raczej kostki czterowymiarowej. Prawda, pokazywałem przed chwilą. No dobrze, ale przejdźmy do szlaczków, ornamentów itp. Co to jest fryz? Fryz to jest ten ornament widoczny na górze, pod dachem. Fryz na świątyni Hefajstosa w Atenach. Ogólnie Wikipedia podaje, że fryz, po włosku fregio, to jest, no, to, co napisane, ogólnie każdy poziomy pas dekoracyjny. Gdy ja byłem w szkole podstawowej, to rysowaliśmy przed każdą lekcją szlaczki, w każdym razie na języku polskim. I trzeba było narysować ładny szlaczek. No i może stąd moje zainteresowanie. Nie wiem, jak teraz jest w szkole podstawowej, czy się rysuje szlaczki. No dobrze. Jaka jest z tym związana matematyka? Aha, jeszcze jedno. O tym będzie potem. Mam w swoich zbiorach kryształ fluorytu. Pokażę tutaj do ekranu, też taki drobny. I to jest matematycznie ośmiościan foremny i o tym też będzie. Ale najpierw trochę matematyki z uniwersyteckiej półki, ale kto nie zrozumie, to nic nie szkodzi. Niewiele
niewiele straci. Dalszy ciąg też będzie zrozumiały. Ale muszę powiedzieć, że grupą, a właściwie grupą przekształceń, nazywamy coś, co ma no, zbiór złożony z pewnych funkcji, a funkcja to jest odwzorowanie, przekształcenie i ma być takie, mają być spełnione takie warunki. Ma być funkcja tożsamościowa, czyli taka, która nic nie zmienia. Dla każdego odwzorowania musi być odwzorowanie odwrotne. I jeszcze bardzo ważny warunek, jeżeli mam dwa odwzorowania, to musi być w niej w grupie i trzecie, które powstaje jako wykonanie jednego po drugim. Na przykład jeżeli jest przesunięcie o 3 i przesunięcie o 4, to musi być też przesunięcie o 7 i tak dalej. To jest grupa, warto się może z tym zapoznać, ale teraz oto pierwszy szlaczek. Jeżeli, aha, i zakładamy takie założenie matematyczne, że on się rozciąga do nieskończoności w obie strony. No, narysować tego nie mogę, ale oczami wyobraźni widzimy, że to jest szlaczek w dwie strony. Jaka grupa go zachowuje? Jeśli nawet nie wiecie Państwo jeszcze, co to jest grupa, to zgodzicie się z tym, że przesunięcia zachowują ten szlaczek. I jeżeli przesunę ten szlaczek o jedno oczko, o jeden ząbek, o jedno L, to jeżeli nie będę zwracać uwagi na kolory, bo kolory są tylko dla dekoracji, to ten szlaczek będzie taki sam. Mówimy, że grupa przesunięć zachowuje ten szlaczek. Albo że jest niezmienniczy ze względu na przesunięcia. A ten szlaczek jest już inny, bo oprócz przesunięcia ma symetrię. Prawda? Symetria względem osi pionowej, więc jest inna grupa. Ma inne własności matematyczne. I o tym właśnie chcę opowiedzieć. Jutro, i to dosłownie jutro, robię egzamin dla studentów i będą mieli takie zadania. No, dam inne rysunki na wszelki wypadek. Ale rozpoznaj, jaki to szlaczek, to znaczy podaj grupę. Jaka względem której ten szlaczek jest niezmienniczy. No ale żeby to było bardziej jasne, to jadę dalej. O, te zdjęcia, od razu powiem, to są zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny organizowany w Uniwersytecie Szczecińskim przez panią profesor Małgorzatę Makiewicz. Matematyka w obiektywie. I prezentuję te zdjęcia za zezwoleniem pani profesor Makiewicz. Symetria. Widzimy symetrię? No widzimy symetrię. Grupa może mieć dwa elementy, czyli przekształcenie tożsamościowe, nic się nie dzieje, i symetria. Bo przekształceniem odwrotnym do symetrii jest symetria. Jeżeli dwa razy zmienię orientację, to wrócę na poprzednią. I proszę mnie nie łapać za słówko, co to znaczy zmienić orientację. Z lewa na prawo, z prawa na lewo. Dobrze. Więc mamy ładne zdjęcia symetrii. Jedziemy dalej z przykładami. A nie. To jest moje ulubione zdjęcie, symetria. To jest, proszę Państwa, Niżni Staw Rochacki w Tatrach Zachodnich. Ach, ileż wspomnień. No dobrze. Ładna symetria, prawda? Tu mamy inną symetrię, po angielsku glide reflection, po polsku to tłumaczymy jako symetria z poślizgiem. Najlepiej to widać może na prawym górnym. Jest symetria, ale musi być wykonane pewne przesunięcie. Mówimy, że nazywamy to po polsku symetria z poślizgiem. Zadanie dla studentów byłoby na dolnym rysunku, jakim wzorem opisana jest ta funkcja na dole. Ale nie musimy się tym zajmować. Zapamiętajmy, glide reflection, symetria z poślizgiem. Inny rodzaj symetrii. I jeszcze jedna, glide reflection, symetria z poślizgiem. I jeszcze jeden przykład, a właściwie dwa. Jeden to z tą literą R odwróconą, a teraz zobaczmy.
idziemy. Idziemy, stawiamy normalne kroki. Czy widać, że nasze ślady to jest symetria z poślizgiem? No tak, bo nasze stopy są symetryczne, ale ślady nie są symetryczne, tylko jest właśnie symetria z przesunięciem. Czyli wykonujemy krok, po angielsku step. To jest moja, proszę Państwa, ulubiona pomoc naukowa. Klocki Lego. Co widzimy tutaj? Ósemkę wioślarską. Widzą Państwo ósemkę wioślarską? No. I matematycznie to jest też symetria z poślizgiem. Proszę. O klockach Lego jeszcze będzie. No skoro o sporcie mowa, no to proszę. Czwórka i czwórka podwójna. Właśnie będzie dużo sportu. Czy widzą Państwo różnicę w symetrii między tą osadą u góry, czwórka zwykła i tak zwana czwórka podwójna? Te dziewczyny mają po dwa wiosła i to jest inna symetria. Na dole ta osada jest również symetryczna względem kierunku ruchu, względem osi podłużnej. To jest inna symetria. Mamy już kilka przykładów ślaczków z matematycznego punktu widzenia. Trójskok. Jak się po angielsku nazywa trójskok? Ładnie się nazywa. Hop, step and jump. Hop, skaczemy na drugą nogę. Step na tą samą. Wróć odwrotnie. Hop na tę samą nogę, step na drugą, a jump lądujemy na obie nogi. A w łyżwiarstwie mamy aksel. Skok aksel, odbijamy się z jednej nogi, lądujemy tyłem na drugą. Zaraz będzie o matematyce, która za tym stoi. Wróćmy, no teraz bardziej systematycznie, wróćmy do przesunięcia. Ten ślaczek, czyli fryz, czyli ornament, ma jaką grupę symetrii? Ono tylko przesunięcia. Nie ma innej. Prawda? Przesuwamy i to jest tylko przesunięcie. Nie ma żadnej symetrii. I to jest tylko przesunięcie. Nie ma żadnej symetrii. No to widać, że to jest przesunięcie. I ten fryz, ten wzór nazywa się T, co po angielsku, co pochodzi od angielskiego translation only, a tu jest reszta z mojego wykładu. Wśród studentów mam Ukraińców, stąd od czasu do czasu ukraińskie nazwy. A więc zapamiętajmy fryz T. I gimnastyczna interpretacja, skaczemy na jednej nodze. I jeszcze sportowa interpretacja, Kanadyjka. Jedziemy dalej, typ TV, ale to nie jest od telewizji, tylko V od słowa vertical, czyli symetria pionowa. Widać symetrię pionową? No jasne, oprócz przesunięcia, symetria pionowa. I tu symetria pionowa, i tu symetria pionowa, i tu symetria pionowa. Typ TV, o, jest ta symetria. Gimnastycznie skok w bok. Gdy robiłem, omawiałem to z uczniami, to bardzo się cieszyli, że mają ćwiczenia śródlekcyjne. Skok w bok. Znowu bez aluzji poproszę. Typ TV, jedziemy dalej. Typ TH, czy po angielsku TH. H jak horyzontal, czyli symetria w drugą stronę, pozioma, względem osi poziomej na rysunku, czyli w kierunku ruchu, tak jak była tamta czwórka. Gimnastycznie skok obunóż, hop, 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 na dwóch nogach do przodu, jump. I tutaj jeszcze jeden przykład. Jedziemy dalej. Mamy Justynę Kowalczyk, która kilka dni temu urodziła dziecko, ale tu w najlepszej formie biegowej ją widzimy. Przesunięcie i symetria z poślizgiem. Już widzieliśmy chód zwykły albo taki naprzemienny bieg narciarski.
to jest symetria z poślizgiem. Dwójka kanadyjska też. TR, R jak obrót, rotation. Widzimy szlaczek i tu przykłady, i tu przykłady. Kto zna hiszpański, to wie, że w hiszpańskim zdanie pytające zaczynamy od odwróconego znaku zapytania. Donde está el baño? What does it mean? Gdzie jest łazienka? I to jest no, odwrócony znak zapytania. Tu zadanie dla studentów, co to za funkcja sinusoida. Tak, symetria z poślizgiem, zadanie dla studentów będzie jutro, wobec tego szybko. I tutaj ostatni szlaczek, wszystkie symetrie, a więc obie symetrie, poprzeczna, podłużna, obrót i przesunięcie ma skok obunóż. Bardzo trudne ćwiczenie. O, nie takie trudne, ale jeden chłopak się wywalił, jeden uczeń, no więc obunóż z obrotem. I oto streściłem wykład o grupach fryzów. Nie trudno udowodnić, że istnieje tylko 7 ornamentów, 7 fryzów z matematycznego punktu widzenia. Wszystkie fryzy są jednego z 7 typów. O takich. Można dostać oczopląsu może od kolorów, ale znowu proszę zatrzymać, jakby ktoś chciał, ale jeszcze będą inne 2 streszczenia. Oto moja duma, ułożenie z klocków Lego i zadanie dla Państwa, znaleźć interpretację pływacką, wodną. Widzieliśmy, że numer 5 to jest 8 wierzchlarska. A gdzie jest pływanie żabką, gdzie jest pływanie kraulem, gdzie są Kanadyjki, gdzie jest kajak? No takie ćwiczenie, zresztą dowolność interpretacji. 7 grup fryzów. I tu jeszcze jedno streszczenie, streszczenie numer 3, gimnastyczna interpretacja. Gimnastyczna interpretacja tych moich fryzów. Prawda, typowe zadanie dla studentów, już pokazywałem. Niektóre fryzy widzimy na chodniku, prawda, te kostki Bauma, niektóre w studzienkach kanalizacyjnych, to po prawej stronie u góry. I tak dalej, i tak dalej. No to teraz jeszcze 2 minuty, może trochę więcej. Co z tego mamy? No, mamy przede wszystkim jakąś estetykę. Matematyka jest no, wysoce estetyczną nauką, ale czy to ma jakieś praktyczne zastosowania? Zobaczmy teraz, znaczy przenieśmy się do ornamentów dwuwymiarowych, bo we fryzach mamy przesunięcie w jedną stronę. To jest taki jednowymiarowy ornament, a teraz w 2 strony. No patrzmy, ile tego jest. Po lewej stronie jest moja podłoga, układana przeze mnie z moim ojcem wiele, wiele lat temu. No i tak dalej, i tak dalej. Ile jest matematycznie możliwych ornamentów? Jest 17. Z matematycznego punktu widzenia jest 17 i to się nazywają grupy krystalograficzne. Dlaczego krystalograficzne? Jaki to ma związek z kryształami? Bo w przestrzeni trójwymiarowej matematyka podpowiada nam, jakie mogą być kryształy. Matematyka narzuca, mówi tak, musisz krystalizować, jak ja ci każę. Już w 1891 roku Rosjanin Fiodorow i Niemiec Schönflies niezależnie wykryli, że jest aż 230 takich grup. Widzimy tutaj pewien kryształ fruwający nad Giewontem. Ja lubię takie układać z piłeczek ping-pongowych.
różne bryły, tu mam jeszcze raz mój fluoryt, a tu mam taką sieć krystaliczną złożoną z takich kuleczek magnetycznych i pałeczek. Bardzo dobra pomoc naukowa. No polecam książkę na poziomie uniwersyteckim profesora Andrzeja Szczepańskiego z Uniwersytetu Gdańskiego o geometrii. A co dalej? Więc krystalografia opiera się bardzo mocno na matematyce. I to jest matematyka naprawdę z bardzo wysokiej półki. Ale co dalej? W przestrzeniach wielowymiarowych, ile jest tych grup? To są całkiem świeże wyniki. Niektóre świeże, sprzed powiedzmy 30 lat, a ten ostatni chyba sprzed 5. Więc w wymiarze 5 powiedzmy jest albo 6075, albo 222018. Dlaczego albo? Bo to troszkę zależy od tego, jakie warunki narzucimy. W przestrzeni trójwymiarowej łatwo narzucić warunki takie, że no, mają być takie warunki narzucone, żeby naprawdę fizycznie dał się utworzyć kryształ. No, w przestrzeni wielowymiarowej już tej fizyczności nie ma, więc tam matematyka sobie może bardziej hulać. Ale jest to, jak mówię, matematyka z bardzo, bardzo wysokiej półki. Chętnie bym o tym porozmawiał innym razem, ale to już może innym razem. Wniosek. Jak widać, matematyka się z jednej strony zbliża do sztuki, do literatury, do fizyki, chemii. No w ogóle matematyka jest wszędzie. Dziękuję za uwagę.